I odszedł ów człowiek i oznajmił Żydom, że to był Jezus, który uczynił go zdrowym. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i dążyli do tego, żeby go zabić, bo to uczynił w szabat. Na tym fragmencie Ewangelii skończyliśmy ostatnio. Jest to 5 rozdział, 16 zdanie. I dzisiaj kolejny fragment dedykowany jakby specjalnie świadkom Jehowy. Przypomnę tylko, że ostatnio mówiliśmy o człowieku, który został uzdrowiony przez Jezusa. No i ów człowiek nawet nie powiedział dziękuję, nie podziękował nawet, a pierwsze swoje kroki czym prędzej skierował do świątyni i do faryzeuszy, kapłanów tam, no, będących w tej świątyni, żeby uprzejmie donieść, że to nie jego wina, że został w szabat uzdrowiony, tylko wina niejakiego Jezusa. Tak więc był bardziej lojalny wobec religii niż wobec Boga. Choć pobiegł do świątyni. Skąd my to znamy? Co wam to przypomina? Dzisiejszy kolejny odcinek czytania Biblii, Ewangelii ze zrozumieniem dedykowałbym szczególnie świadkom Jehowy, bo wydaje się, że właśnie on jest dedykowany świadkom Jehowy, dlatego że Jezus ujawni tutaj swoją prawdziwą tożsamość, tak jak nigdzie wcześniej nie ujawnił, kim naprawdę jest. No i zaraz zobaczymy, jak to się ma do tego, co twierdzą świadkowie Jehowy. Ale zacznijmy czytać od kolejnego zdania. Żydzi chcieli zabić Jezusa za to, że uzdrowił człowieka w szabat. A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. Dlatego tym bardziej Żydzi dążyli do tego, aby go zabić, bo nie tylko rozluźniał rygor szabatu, ale i powiedział, że Bóg jest jego ojcem i uczynił siebie równym Bogu. W odpowiedzi więc Jezus rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widział, że czyni ojciec. Cokolwiek bowiem on czyni, to i syn czyni to samo. Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i pokaże mu większe dzieła niż te, abyście je podziwiali. Bo tak jak ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i syn przywraca życie tym, którym chce. Bo ojciec w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. I tu kluczowe zdanie w całej tym fragmencie Ewangelii i myślę, że jedno z najważniejszych w Ewangelii i zwłaszcza dla świadków Jehowy. Aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Tak, ale od początku. Jezus odpowiedział, że ojciec mój działa tak aż dotąd, tak i ja działam. Jak gdyby chciał postawić znak równości pomiędzy działaniem Boga a działaniem swoim, jako Jezusa, jako Bożego Syna. Dla nas wydaje się to takie masło maślane, ale to ma swój sens. Bo trzeba wiedzieć, że w tamtym czasie Żydzi zastanawiali się, jak to jest z tym światem. Czy Bóg stworzył świat, a potem ten świat istnieje już sobie samodzielnie, samoistnie i Bóg w ogóle się specjalnie tym jakoś nie interesuje, może nie wtrąca, może się interesuje, ale nie wtrąca się. Czy jest jakoś inaczej? No i w tym czasie teolodzy żydowscy mieli takie przekonanie, myślę oparte na Słowie Bożym, że Bóg stale, w każdej chwili, w każdej sekundzie podtrzymuje ten świat swoją mocą. Nie wiemy, jak się to dzieje, ale przez swoje słowo, święte słowo, słowo w znaczeniu greckim logos, ma wiele pojęć. To nie jest tylko słowo takie wypowiedziane czy nawet napisane, ale to jest pewna decyzja, to jest pewne działanie, pewna sprawczość. Pytanie związane właśnie z tym tematem, który omawiamy. Czy Bóg przestrzega szabatu? No, oczywiście, skoro przestrzega wszystkich przykazań, to i szabatu. No i w tym momencie jesteśmy w domu, bo skoro
Bóg przestrzega szabatu, a jednocześnie stale podtrzymuje ten świat przy życiu, w istnieniu. No to jak się to dzieje, że On tego siódmego dnia nie odpoczywa? Choć jest napisane, że Bóg przez 6 dni stwarzał świat, kreował go, a następnie 7 dnia odpoczął. Tyle tylko, że my po pierwsze nie bardzo rozumiemy istotę tego, jak Bóg odpoczywa, bo przecież Bóg nie męczy się tak samo jak człowiek. Człowiek po prostu jest męczliwy, no męczy się po kilku dniach pracy i nie może cały czas pracować, bo po prostu no, to by go rozwaliło, no tak mówiąc kolokwialnie. Nawet były takie koncepcje kiedyś w czasach wczesnego komunizmu za Stalina, kiedy Stalin zaproponował, że skoro człowiek ma 2 ręce i 10 palców, do roboty oczywiście, no to tydzień powinien się składać z 10 dni. No 1 dzień na odpoczynek, 9 dni roboczych. I tak spróbowano te wtedy gdzieś tam w jakimś rejonie czy obwodzie ruskim. No ale niestety nie przyjęło się to, ponieważ ludzie tego rygoru nie wytrzymywali. Nie wytrzymywali. No i powrócono do 7-dniowego tygodnia, 6 dni pracy, 1 odpoczynku. Tak jak właśnie opisane jest w Słowie Bożym. No i dlatego my do końca nie rozumiemy, na czym polega Boży odpoczynek, ale to jest jak gdyby w ogóle sam odpoczynek, sama idea odpoczynku. Ten 7 dzień został stworzony nie tylko po to, żeby odpocząć, ale też, żeby uczcić Boga, docenić Boga, oddać Mu chwałę też za Jego dzieło, za życie, które nam dał i tak dalej. Uwielbić Go w tym 7 dniu. No i jakby przestać robić to, co robimy cały czas. Oderwać się od tego, tak? Zmienić. Jak gdyby to jest ten odpoczynek, tak? Odpoczynek, myślę, że nie zakłada, że należy po prostu leżeć do góry brzuchem nieruchomo, o tak, i nic nie robić. No niektórzy musieliby się przymusić do takiego odpoczynku, byłoby to bardzo męczące i podejrzewam, że większość byłaby bardziej zmęczona po takim odpoczynku niż po całym tygodniu ciężkiej pracy nawet. Więc na pewno nie o to chodzi w odpoczynku. Myślę, że nie jest niczym nagannym czynienie dobra w ramach tego odpoczynku. Dla mnie osobiście czynienie dobra też jest jakąś formą odpoczynku. Ja w tym znajduję radość, nawet przyjemność, jeżeli coś mogę dobrego uczynić dla kogoś, czy dla samego siebie też. Więc myślę, że odpoczywanie czy odpoczynek na tym właśnie polega i Boży odpoczynek nie polega na tym, że Bóg nic nie robi, nie interesuje się światem ani ludźmi, tylko gdzieś tam leży właśnie tak na niwach zielonych, do góry brzuchem i po prostu niczym się nie zajmuje. A więc Żydzi uważali, że Bóg tego 7 dnia, w ten szabat, interesował się światem i podtrzymywał go przy życiu. I tutaj Jezus się właśnie na to powołuje. Ojciec mój aż dotąd działa, czyli robi dobre rzeczy, podtrzymuje świat przy życiu, ja działam. No i przecież uzdrowił tego człowieka, a też w dalszej części Ewangelii przeczytamy, że nawet i wskrzeszał ludzi zmarłych, Tabitę albo Łazarza, za którego tym bardziej Żydzi chcieli go zabić. To było tuż przed Paschą, tą ostatnią Paschą w życiu Jezusa na ziemi. No i Żydzi nie tylko chcieli Jezusa zabić, ale jak przeczytamy w późniejszym czasie w Ewangelii, chcieli zabić też i dowód rzeczowy, czyli tego Łazarza wskrzeszonego, bo wielu ludzi przychodziło nie tyle zobaczyć Jezusa, ale przychodziło tam do Marii i Marty, które były siostrami Łazarza, żeby zobaczyć tego Łazarza, jak on wygląda po 4 dniach od śmierci, jak wygląda żywy wskrzeszony człowiek, tak? No bo wiecie, to jest tak z tym dzieckiem. Mamusia się pyta małego Jasia, czy chciałby zobaczyć braciszka, którego właśnie bocian mu przyniósł. A Jasiu rezolutnie odpowiada, że on braciszka by nie chciał zobaczyć, ale tego bociana. Więc Żydzi chcieli zobaczyć Łazarza, a ci faryzeusze, arcykapłani, wrogowie Jezusa chcieli zabić Łazarza, żeby po prostu usunąć dowód rzeczowy, żeby nie było dowodu rzeczowego. Tak więc Jezus odpowiada, że działa tak samo, można by powiedzieć, kompatybilnie
w stosunku do Boga. No to jest nawet, to nie jest takie dobre słowo, bo kompatybilne, no to jest takie, no, zgodne, ale Jezus jak gdyby podkreślił, że On robi dokładnie to samo, co robi Bóg. Bóg w tym czasie uzdrawia ludzi w szabat. Jezus to robi. A więc można powiedzieć, znak równości postawił między Bogiem a samym sobą. Choć nie jest to jeszcze tak jednoznaczne i jasne jak za chwilę. Dlatego tym bardziej Żydzi dążyli do tego, żeby go zabić, bo nie tylko rozluźnił ten rygor szabatu, czyli zrobił, wykonywał jakąś czynność w szabat, co było absolutnie zabronione z punktu widzenia religijnego, ale też dalej powiedział, że Bóg jest jego ojcem i uczynił siebie równym Bogu. No bo powiedział, ojciec mój aż dotąd działa. Ale to jednak było inne ojciec mój niż ojciec nasz. Bo Żydzi też używali określenia nasz ojciec, tak? Uważali się w ogóle za dzieci Boże, za Boży lud, który został wyprowadzony przez Boga Ojca z Egiptu. Oni są jego dziećmi, więc no, mówili do Boga, że to jest nasz ojciec. No, ale wiecie, jest całkiem inna forma jakby tego stwierdzenia nasz ojciec od mój ojciec. To się odróżnia i to bardzo. Dlatego, że to sformułowanie mój ojciec oznacza, że ja jestem jego synem. Jakby, no nie chcę powiedzieć fizycznym, bo do Boga nie odnosi się ta fizyczność, która się odnosi do naszego ciała, ale jakoś musimy Boga zrozumieć i dlatego na podstawie tego, co tutaj jest na ziemi, możemy wnioskować o tym, co jest w niebie. Oczywiście mając na względzie to, że tego nie można tak jeden na jeden przenieść, bo przecież Bóg nie ma macicy, żeby zrodzić. A Jezus mówi o sobie i Biblia, Ewangelia w wielu miejscach mówi o tym, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym. Nie stworzonym, nie dziełem twórczym Boga, tylko jest zrodzony z Boga. Jest jednorodzonym Synem Bożym. Na przykład Ewangelia Jana 3,16 mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego, podkreślam, jednorodzonego dał, aby ludzie nie zginęli, ale mieli żywot wieczny. No więc i w innych miejscach też jest mowa o tym, że Jezus jest Synem jednorodzonym, zrodzonym, a nie stworzonym. Jaka jest różnica między zrodzeniem a stworzeniem? Opowiadałem to kilka lat temu pewnym świadkom Jehowy, którzy nawiedzili mnie w niedzielny poranek. Rozmowa potoczyła się właśnie na ten temat, kim jest Jezus. Oczywiście oni, świadkowie Jehowy, tak oficjalnie uznają Jezusa, że On jest Synem Bożym, ale po prostu jak gdyby zupełnie, kompletnie nie rozumieją, co implikuje takie stwierdzenie. Żydzi to doskonale rozumieli. Jeżeli ktoś twierdził, że jest Synem Bożym, zrodzonym przez Boga, to znaczyło, że jest równym Bogu i za to Go właśnie chcieli zabić. No przecież gdyby było inaczej, to Jezus by sprostował i powiedział, przepraszam bardzo, ja rozumiem, że chcecie mnie zabić za to, że uczyniłem siebie równym Bogu, że powiedziałem, że jestem Bożym Synem, ale ja nie chcę ginąć za kłamstwo. To jest nieprawda. Nie jestem równy Bogu, nie jestem Synem Bożym w takim rozumieniu, jakim wy rozumiecie i za który chcecie mnie zabić. Nie czynię się równym Bogu. Powiedziałem to w takim kolokwialnym znaczeniu, potocznym, tak jak wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, tak jak się uważamy wszyscy za lud Boży, to ja jestem członkiem tego ludu. Jezus mógł to sprostować, to była najlepsza okazja chyba. No, druga taka okazja była przed Sanhedrynem, kiedy Jezus był sądzony i postawiony przed Najwyższą Radą Żydowską, gdzie miało się rozstrzygnąć, czy zostanie zabity, ukrzyżowany, czy nie. Przez Rzymian oczywiście, no ale Żydzi musieli go osądzić. No i wtedy właśnie też nadarzyła się taka okazja i Jezus wtedy powiedział, że jest Bożym Synem, co oznaczało dla Żydów jednoznacznie, że jest równy Bogu. Skąd to wiadomo? Dlaczego świadkowie Jehowy tego nie rozumieją? No, myślę, że też nie tylko świadkowie Jehowy, ale też i wielu katolików nie bardzo rozumieją, co to znaczy ten Syn Boży. No tak to ładnie może i brzmi, no wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni od czasów tam szkoły, religii, w szkole Syn Boży, ale co to właściwie znaczy? Właśnie wyjaśniłem to tym świadkom Jehowy, którzy mnie nawiedzili wtedy w niedzielę parę lat temu. Jest filmik na YouTubie, możecie obejrzeć, hint internetu, obejrzało go do tej pory prawie 800 tysięcy ludzi, mnóstwo komentarzy.
prosty sposób to wyjaśniłem na tak zwany chłopski logiczny rozum. No bo przecież każde zwierzę czy każde stworzenie Boże rodzi według swojego rodzaju i gatunku, według swojego rodzaju. No na przykład słoń urodzi słonia, żyrafa urodzi żyrafę, a krokodyl krokodyla, lew lwa. No chyba jeszcze nikt nie wiedział, żeby na przykład żyrafa wydała na świat słonia, a słoń wydał na świat krokodyla na przykład. Czy tam na odwrót. Zawsze każde zwierzę rodzi według swojego rodzaju. Tak samo i człowiek nigdy nie urodzi żyrafy czy krokodyla, tylko człowieka. Jeśli więc słoń rodzi słonia, żyrafa żyrafę, a człowiek człowieka, to kogo rodzi Bóg? No Bóg może zrodzić tylko Boga, tak samo według swojego rodzaju. Jeżeli więc Jezus jest Synem Bożym, zrodzonym, a nie stworzonym, to znaczy, że ma naturę taką jak Bóg, równą Bogu, co do natury jest Bogiem. Czym się różni zrodzenie od stworzenia, bo to też niektórzy nie odróżniają, a już najgorzej jest właśnie ze świadkami Jehowy, którzy w ogóle nie pojmują, ja rozumiem, oni mają wyprane mózgi, ale uruchomcie na chwilę swoje myślenie, zdrową logikę, rozsądek. No czym się różni stworzenie od zrodzenia? No zrodzenie to już powiedzieliśmy, no człowiek rodzi człowieka, żyrafa, żyrafę. No a stworzenie, człowiek może stworzyć, stwarzać różne rzeczy. No nie wiem, na przykład ten fotel, na którym ja siedzę tutaj, jest stworzony przez człowieka. Ten komputer tam z tyłu za moimi plecami, ekran, monitor też jest stworzony przez człowieka. To jest wysoka technologia, ale to wszystko jest stworzone przez człowieka. Nie wiem, samolot czy rakieta, jeszcze wyższa technologia. Ale to wszystko jest dziełem ludzkich rąk, stworzeniem, a nie człowiek nie rodzi samolotu ani komputera. I ten komputer, choć nie wątpię, że to jest wspaniałe narzędzie, to jednak nie dorównuje człowiekowi i nigdy nie będzie człowiekiem, no bo nie będzie przypominał człowieka, nie będzie człowiekiem. Oczywiście możecie sobie manekina tam z plastiku odlać, tam jest gabinet figur woskowych, oni są bardzo podobni, ale chyba no, 3-letnie dziecko już wie, że to nie są ludzie, tylko jakieś figury z plastiku czy z wosku. A więc człowiek może zrodzić tylko człowieka, natomiast stworzyć nie może człowieka, bo to już by nie był człowiek. I tak samo jest z Bogiem. Wszystko, co Bóg stworzył, nie jest Bogiem. Stworzył świat, stworzył zwierzęta, morza, oceany, lasy, gwiazdy, no i człowieka też stworzył. Ale jedynie Jezus jest Synem Bożym zrodzonym z Boga. Rozumiecie chyba teraz tą różnicę, na czym polega różnica między stworzeniem a zrodzeniem. I świadkowie Jehowy upierają się, że Jezus jest stworzony przez Boga. Nie zrodzony, tylko stworzony. Jest Bożym stworzeniem. Nawet idą tak daleko, że gdzieś tam znajdują, czy w objawieniu, czy w jakimś innym fragmencie Biblii, już teraz nie pamiętam, że Jezus jest archaniołem Michałem. Tak? Chyba z objawienia to gdzieś jest. Tam z jednego zdania w Biblii jest tylko jedno takie zdanie, które można tak wywinąć, tak przekręcić, że dla świadków Jehowy Jezus będzie archaniołem Michałem. Tak? Ale nigdzie w Biblii nie znajdujemy potwierdzenia na to, że Jezus jest stworzeniem Bożym, bo anioły czy archanioły to też były stworzenia Boże. One nie są zrodzone z Boga, tylko stworzone przez Boga. A Jezus jest zrodzony, jest Synem jednorodzonym. I tutaj na przykład była też, i kolejnym dowodem jest rozmowa między Jezusem a Piotrem na przykład, nie? Kiedy Jezus pyta właściwie apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Bożego, Jezusa, Jego samego, za kogo ludzie Go uważają? No i tam padają różne odpowiedzi, za proroka, może za Jana Chrzciciela, który został jakoś tam wskrzeszony, jeszcze za kogoś tam innego. No ale dopiero Piotr powiedział, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak powiedział o nim Piotr. I co powiedział Jezus? No nie zganił go, nie powiedział, słuchaj, muszę Cię skorygować, jestem archaniołem Michałem, więc nie jestem Synem Boga Żywego. Trochę się mylisz, no ale teraz rozumiesz. Nie, nie skorygował go. Jezus go pochwalił za to i powiedział mu, Bóg Ci to, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Bóg, Duch Święty Ci to objawił.
Bóg Ojciec ci to objawił, a więc jak gdyby potwierdził, że nie jest archaniołem, mógł wtedy to, jeszcze raz powtarzam, skorygować, jeżeli byłby to błąd. Ale to nie był błąd. Powiedział Piotr o nim, że jest synem Boga żywego. A więc wiemy i widzimy tutaj, dlaczego Żydzi chcieli go zabić na takie stwierdzenie, tak, że jest synem Bożym. Tak. I to wielokrotnie wtedy, kiedy używał tego tytułu w stosunku do siebie. Też jeszcze chcę powiedzieć, że świadkowie Jehowy często uważają, czy uważacie, bo też zwracam się do was, szanowni świadkowie, że Jezus jest niższy od Boga, więc no nie może być Bogiem, jest po prostu niżej. No i tu jest taka pomyłka zasadnicza, bo jak gdyby świadkowie Jehowy mylą istotę czegoś z funkcją czegoś czy kogoś. Też muszę to wyjaśnić na przykładzie. No na przykład małżeństwo. Mąż i żona. Wiemy też i z Biblii, dawniej zresztą to było zupełnie naturalne, że mąż był głową rodziny. Głową małżeństwa i głową rodziny. No dziś już tak nie jest, więc to może jest trudniej tak zrozumiałe i dzięki rewolucji feministycznej i tam lewicowej feministki oczywiście dążyły do tego, żeby być równoprawne i tak dalej, mieć takie same prawa i wymienną płeć, czyli można się zamienić płciami w dowolnym momencie i czasie. To jest tylko kwestia kultury, czy kulturowa i tak dalej, cywilizacyjna, natomiast nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, tak chciały. No ale same feministki przecież postulują, że pragną partnerstwa, że to nie ma być tak, że mężczyzna jest kimś lepszym, a kobieta kimś gorszym, tylko że ma być równość pełna, partnerstwo pełne. No ale abstrahując od feministek, które pragną tej równości, no to jeżeli spojrzymy właśnie z tej perspektywy na małżeństwo, no to przecież żaden mężczyzna przy zdrowych zmysłach nie powie żonie, którą kocha. Przy zdrowych zmysłach mężczyzna, który jest sam zdrowy i kocha swoją żonę, nie powie jej, ty jesteś kimś gorszym, nie powie jej, ty psie, albo coś takiego, dlatego, że ona ma inną funkcję w małżeństwie niż mąż. Oni różnią się funkcjami. Mąż jest, sprawuje jakby taką funkcję przywódczą. Jego zadaniem mężczyzny jest bronić, chronić, ochraniać, dostarczać dóbr życiowych, a zadaniem kobiety jest tworzyć domowe ognisko, pełne ciepła i miłości, opiekować się dziećmi w większości, bo mężczyzna też to robi, ale właśnie taka jest rola kobiety. No, oczywiście mężczyzna nie urodzi, to kobieta rodzi, potem piastuje, wychowuje to dziecko, karmi je cyckiem. Mężczyzna no, nie ma tych funkcji. A kobieta ma inne funkcje niż mężczyzna, więc różnią się funkcjami. I zatem Bóg też obdarzył mężczyznę tą rolą przywództwa w rodzinie. Tak? No, ktoś musi być przywódcą, nie może być dwóch przywódców. Więc mężczyzna ma tą rolę przywódczą. To nie znaczy, że kobieta jest kimś gorszym. Co do godności, jest takim samym człowiekiem, jak i mężczyzna. No, tego chciały zawsze feministki. No i to właśnie jest w Biblii, że kobieta i mężczyzna są równi sobie. Przed Bogiem, przed Jezusem, przed Bogiem nie ma kobiety czy mężczyzny gorszego czy lepszego, tylko są ludzie. I kobieta jest człowiekiem i mężczyzna. Takim samym, co do godności człowiekiem. No, więc skoro tak, no to możemy w ten sam sposób spojrzeć na Boga, Ojca i Jezusa, Syna. Też jest jakby podział funkcjonalny. Bóg jest tym, który tą rolę przywódczą pełni, a Jezus jest tym, który pełni tą rolę, no tak jak żona w małżeństwie wobec męża. Natomiast i mąż, i żona są ludźmi. Żona jest kobieta, jest człowiekiem, mężczyzna jest człowiekiem. To samo odnosi się do Boga. Bóg Ojciec jest Bogiem, czego nikt nie podważa, ale i Syn jest Bogiem, co właśnie podważają świadkowie, bo tego nie rozumieją, zwyczajnie nie rozumieją, że trzeba oddzielić to, co jest funkcją, od tego, co jest istotą, substancją. Substancją jest bóstwo, a funkcją jest to, że Bóg Ojciec pełni taką rolę, a Syn pełni inną rolę. Więc kiedy żeśmy sobie to wyjaśnili i uwspółcześnili, Żydzi to rozumieli doskonale. Tam nie trzeba było im tłumaczyć. Wtedy nie było tych ruchów feministycznych i nowoczesnego świata. Oni mieli wszystko dobrze poukładane w swoich głowach. Po prostu nawet pomimo tego, że byli
obłudnikami, hipokrytami, wielkimi grzesznikami, którzy no, często lekceważyli, ignorowali Boga nawet, choć udawali, że absolutnie Bóg jest najważniejszy w ich życiu. Religia była najważniejsza w ich życiu, ale nie Bóg, tak prawdę mówiąc. Natomiast wróćmy tutaj do tekstu. W odpowiedzi rzekł im Jezus, że mówię wam, Syn sam nie może uczynić nic od siebie, tylko to, cokolwiek widzi. Czyli powtórzył jeszcze raz, że to, że on uzdrowił tego człowieka w szabat, to w zasadzie nie on go uzdrowił, ale to Bóg. Bóg działa w tym momencie, no bo też z takiego logicznego punktu widzenia. Żydzi również wierzyli w to, że człowiek, który jest grzesznikiem, sprzeciwia się Bogu, Bóg nie może mu błogosławić ani przez niego działać. On może być fałszywym prorokiem, ale fałszywy to nie jest ten, przez którego Bóg działa, tylko który sam działa, albo szatan przez niego działa. Więc Jezus jest albo prawdziwym, Bożym osobą, no na razie nazwijmy, że prorokiem, czyli Bóg przez niego działa, albo działa przez niego ktoś inny, szatan, lub Jezus robi to z własnej woli, ale nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Natomiast Jezus mówi, że jak najbardziej to ma coś wspólnego z Bogiem, bo to właśnie Bóg robi w tej chwili. Więc albo Jezus zgrzeszył, uzdrawiając w szabat, no to wtedy w zasadzie nie mógłby uzdrowić. No bo jak mógłby uczynić taki cud, skoro Bóg mu nie błogosławi, skoro on grzeszy. Więc na logikę znowu, skoro Jezus nie zgrzeszył, to otrzymał to właśnie błogosławieństwo, a skoro zgrzeszył, to nie otrzymałby tego błogosławieństwa i nie mógłby nikogo uzdrawiać, ani żadnych cudów takich wielkich czynić, jakie czynił. Tutaj jeszcze raz im to uświadamia. Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I pokaże jeszcze większe dzieła, abyście się dziwili. No i tak mówiłem, tutaj uzdrowił jakiegoś paralityka, ale za chwilę, za jakiś czas wskrzesi ludzi, no i tak, z tym Łazarzem, Żydzi tego nie są w stanie po prostu łyknąć. No po prostu dla nich, oni mają już ustalony światopogląd, tak jak świadkowie Jehowy. Oni już wiedzą, co i jak. Mają swoją teologię, swoich nauczycieli, arcykapłanów. Oni wszystko wiedzą. Tutaj jest religia mojżeszowa, tu są przykazania, myśmy dołożyli swoje. Wszystko mamy ułożone według naszych zasad religijnych. Wy to musicie szanować i zachowywać się tak, jak my tutaj narzucamy i religia narzuca. A przychodzi Jezus i nagle robi coś, co wydaje się no, niezgodne z tym światem religijnym. Burzy ten świat, wkłada kij w mrowisko, burzy ten świat religijny. No i tak jak ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i syn przywraca życie tym, którym chce. Tu jeszcze raz Jezus podkreśla swoją autonomię. Bo gdyby Jezus był tylko takim no, pionkiem, nazwijmy to jakimś aniołem czy kimś, to wykonywałby polecenia Boga. Bóg by mówił, uzdrów tego, no i on idzie i uzdrawia tego. Uzdrów tamtego, no to on idzie i uzdrawia tamtego. Ale Jezus tutaj mówi, że to On przywraca życie, nie tylko uzdrawia, ale i życie przywraca tym, który chce. Czyli nie tym, że Bóg mówi, idź i przywróć temu, czy uzdrów tego, tylko tym, których sam chce. Tylko Bóg może mieć własną wolę i uzdrawiać oraz wskrzeszać tych, których chce. Tych, których chce. To jest Jego wola, to jest Jego działanie. A więc jeszcze raz jakby w pośredni sposób, ale podkreśla to, że i On jest Bogiem, bo Bóg ma wolną wolę i to On ma tą moc do uzdrawiania. On ma w sobie moc do wskrzeszania. No Jezus ma tą moc, skoro robi to, co chce i uzdrawia tego i wskrzesza, kogo chce. Nie jest mu to narzucone przez nikogo. No i dalej w 22 zdaniu, że Bóg w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Znowu to jest taki trochę trudny fragment, bo nie bardzo wiadomo, o co dokładnie tutaj chodzi z tym sądem. Oczywiście tu chodzi o sąd ostateczny, tak? Znowu świadkowie Jehowy mówią, albo pewnie będą mówić, podnosić taką kwestię, jeżeli jeszcze na to nie wpadli, to ja im tutaj podpowiadam, że tutaj jest pewne następstwo czasów, jak gdyby, no, że Bóg
na początku był tym, który nie tylko stworzył świat, ale też i sąd należał do niego. A tu jest mowa, że wszelki sąd przekazał, a więc musiał nastąpić moment czasowy, w którym Bóg przekazuje ten sąd. No i właśnie to się staje w tym momencie, kiedy Jezus przychodzi na ziemię, no potem jest zmartwychwstaje, no i on będzie sądził, przyjdzie na sąd ostateczny, właśnie Jezus przyjdzie jako sędzia i on będzie sądził, ponieważ Bóg mu przekazał cały sąd. No i świadkowie tutaj podnoszą, że to jest pewne następstwo czasowe, no jeżeli Jezus jest Bogiem, to on stale by sądził, czy coś w tym rodzaju. Tylko, że tutaj jest taki problem, że jak gdyby my nie ogarniamy czasu, nie ogarniamy wieczności. My nie wiemy dokładnie, co to jest wieczność, jak to wygląda. Dlatego my musimy mieć opis w kategoriach czasowych. No wiadomo, że też człowiek rodzi w jakimś czasie, tak? Przychodzi taki czas, kiedy człowiek płodzi, a następnie rodzi. Natomiast Jezus jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. No i co to znaczy przed wszystkimi wiekami? No niech to ktoś powie. I ktoś mądry, bo nie ma takiego mądrego, który by to ogarniał do końca. Natomiast z tym sędziowaniem, z tym sądem jest jeszcze taki dylemat, który podnoszą świadkowie Jehowy bardzo często. Mianowicie w Starym Testamencie, już nie pamiętam, w którym to jest, chyba w którymś z psalmów jest napisane: Bogami jesteście. Jest to mowa o sędziach izraelskich, którzy niesprawiedliwie sądzili i no, był taki sąd Boży na nich wydany, że oni są nazwani bogami, ale są niesprawiedliwymi sędziami i są napomnieni z tego powodu. Ale zostali w każdym razie nazwani bogami. No, był taki okres w dziejach Izraela, kiedy nie mieli króla, no i tą funkcję taką sędziowską pełnili specjalnie namaszczeni sędziowie, wyznaczeni do tego z tej kasty kapłańskiej. No i ci sędziowie mieli taką władzę, no można powiedzieć, absolutną, no bo przecież wyrok sądu w tamtym czasie był niepodważalny. No i sędzia osądzał, co jest dobre, a co jest złe. Miał jakby ten atrybut boski. Sędziowanie jest boskim atrybutem, bo Bóg określa, co jest dobre, a co jest złe i osądza. A także skazuje, może wydać wyroki, wydaje wyroki. Może wydać wyrok potępienia i skazać kogoś na śmierć, a może kogoś uniewinnić. Tak jak to robi sąd właśnie. Tamci sędziowie mieli prawo skazywać na śmierć przez ukamienowanie, na przykład bluźnierców, albo kogoś, kto popełnił jakiś ciężki grzech, na przykład cudzołóstwo. Więc ci sędziowie mieli atrybut, który miał tylko Bóg. Mieli atrybut sędziowania, choć byli ludźmi. I teraz za chwilę w następnym wersecie okaże się, jaka jest różnica pomiędzy tamtymi sędziami, którzy zostali nazwani bogami, bogami jesteście, a Jezusem, też sędzią, który nas będzie sądził, który też jest Bogiem nazwany. I świadkowie Jehowy właśnie mówią, no skoro tamtych nazywali bogami, a byli to tylko zwykli ludzie, to Jezusa można nazwać Bogiem. To jest zwykły człowiek, nie jest to prawdziwy Bóg, takie przez małe b. Tamtych nazwano bogami przez małe b, ludzi, no to i Jezusa można nazwać Bogiem przez małe b, czyli człowiekiem, jest przynajmniej człowiekiem tutaj na ziemi, był człowiekiem. Tak wierzą świadkowie Jehowy, że on miał w tym przedludzkim bytowaniu postać archanioła Michała, był archaniołem Michałem, potem się zrodził jako człowiek, no i potem odszedł do nieba i tam znowu jest archaniołem Michałem. Tak wierzą świadkowie Jehowy, bardzo pokrętne. Ale zobaczmy, jak Biblia się rozprawia z takim, no, z taką herezją. I tutaj 22 zdanie dalej przypomnę, bo ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Tak jak czczą ojca. Przecież o tamtych sędziach nie było napisane. Bogami jesteście, w związku z czym wszyscy powinni was czcić tak, jak czczą Boga. Tutaj ostatnią deską ratunku dla niektórych świadków Jehowy jest podpieranie się jeszcze jednym takim argumentem w cudzysłowie, bo to są wszystko argumenty prosto z Brooklynu, tam gdzie jest to ciało kierownicze, które wydaje strażnicę i w tej strażnicy są instrukcje, jak należy wierzyć i rozumieć Biblię. Więc ten ostatni taki argument to jest to, no, że owszem, Boga trzeba czcić,
bo no, tylko Boga w zasadzie można czcić. O Jezusie i też jest napisane, że należy Go czcić, ale to jest taka cześć, jak i rodzicom naszym należy oddawać cześć. Przecież przykazanie czwarte mówi, czci ojca i matkę swoją. No więc skoro mamy czcić ojca i matkę swoją, którzy są tylko ludźmi, to i tak samo mamy na tej samej zasadzie, w taki sam sposób czcić Jezusa. Tak mówią świadkowie Jehowy. Czcisz ojca i matkę, czci też Jezusa. I my tak czcimy, mówią świadkowie Jehowy. Czcimy Jezusa, no tak jak i matkę, że szanujemy po prostu, czcimy, szanujemy. Jest to jakby taki rodzaj szacunku. No ale przecież, jeszcze raz tutaj powtórzę ten sam argument, jaki użyłem w stosunku do tych sędziów, którzy byli ludźmi. Przecież nigdzie nie jest napisane w czwartym przykazaniu, czci ojca i matkę tak samo jak czcisz Boga Ojca. Nigdzie nie jest tak napisane. A więc to jest inna cześć. A Jezus podkreśla, że czcią boską należy czcić Jezusa, aby wszyscy czcili Syna tak jak czczą Ojca. Nie inaczej, tak jak czczą Ojca. I dalej, bo kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Kto nie czci Jezusa w taki sam sposób jak Ojca, to nie czci Ojca. I to jest już nóż prosto w serce faryzeuszy i arcykapłanów. No bo przecież no, to jest oczywiste. No, jeżeli oni uważają, że oddają cześć Bogu, swojej religii, z tymi wszystkimi rytuałami religijnymi, z całym tym bagażem ogromnym różnych przykazań, które sobie sami dodali po to, właśnie te przykazania nie były tak sobie, one były po to, żeby bardziej czcić Boga, żeby jeszcze bardziej Mu okazać i szacunek, i cześć, i uwielbienie, żeby nie naruszyć szabatu. Po to dodali kilkadziesiąt czy kilkaset różnych przykazań. Niektórzy wyliczają, że 613 w sumie było razem z dekalogiem. Po to właśnie, żeby bardziej jeszcze uczcić Boga. I po to też była świątynia, żeby tam właśnie w tej świątyni modlić się, składać Bogu hołdy, czcić Go, składać Mu ofiary i tak dalej. Ale Bóg mówi, że ma gdzieś te wszystkie ofiary. Jeżeli w sercu człowieka nie ma tej prawdziwej czci, która polega właśnie na tym, żeby wypełniać Jego Słowo, a oni nie chcieli wypełniać prawdziwie Słowa Bożego, nie chcieli miłować bliźniego swego jak siebie samego. No, na przykładzie tego paralityka to było widać. No, Jezus go uzdrowił z choroby trwającej 38 lat. Z niemocy. Tak, on wstał. I czy któryś z tych faryzeuszów podziękował za to Bogu, że oto stał się cud? Nieważne, czy to przez ręce Jezusa, czy przez kogoś innego, no ale to musiał Bóg zrobić. Bóg Ojciec, który jest w niebie, uzdrowił tego człowieka. No przecież czyją mocą? Człowiek nie ma takiej mocy, żeby to zrobić. No żaden z nich nie wpadł na pomysł, żeby tutaj teraz Boga uczyć, uszanować, uwielbić, pomodlić się do Niego, zaśpiewać pieśń dziękczynną, czy jeszcze coś innego. Im to nie przyszło w ogóle do głowy, żeby wypełniać Słowo Boże, czyli miłować człowieka i szanować, czcić Boga. No bo gdyby, tak wyobrażam sobie, gdyby tym paralitykiem uzdrowionym akurat w tym dniu był na przykład ktoś bardzo bliski, no nie wiem, syn, ojciec czy żona tego właśnie faryzeusza, takiego religijnego, czy arcykapłana, czy kapłana jakiegoś, to pewnie by przymknął oko, nie powiedziałby nic. No w końcu to jest ktoś mu bardzo bliski. Albo gdyby on sam był uzdrowiony właśnie w szabat, to przecież by nie powiedział. Nie, nie, ja nie chcę być uzdrowiony w szabat, bo to jest ciężki grzech. Tu z powrotem kładę się na te łoże i odwróć to z powrotem, tak jak było. Wcześniej chcę być paralitykiem, sparaliżowanym i nie ruszać się, bo dzisiaj jest szabat i muszę czcić szabat. I będę tu leżał na tym łożu sparaliżowany, byleś tylko mnie w szabat nie uzdrowił. No, który by tak powiedział? Tak, miłość własną to oni mieli. O swoje interesy to oni dbali. No i omawialiśmy to dużo wcześniej, we wcześniejszych odcinkach, a propos tej świątyni, w której kupczyli i handlowali tam różni przebiegli handlarze i cinkciarze, którzy wymieniali monety, zarabiali, zbijali majątek, wszystko dla swojego własnego dobra. Natomiast o bliźnim, o bracie we wierze, no bo jednak ten człowiek to był Żyd, który został uzdrowiony, to był Żyd. Oni nie mieli takich ciepłych myśli jak o sobie samym.
Czyli widać tutaj też i ten grzech egoizmu w nich. Tak więc to jest, myślę, broń na świadków Jehowy i dobrą amunicję wam daje. Aczkolwiek ja nie jestem wrogo nastawiony do świadków Jehowy. Ja chcę im pomóc, czy wam pomóc, bo myślę, że wielu świadków Jehowy też będzie mnie tutaj oglądało. Podajcie ten film dalej, tak żeby to trafiło też do waszych współwierzących, nie wiem jak ich nazywacie, braci i sióstr, świadków Jehowy. Niech zastanawią się nad tym, bo w zasadzie o tym, czy Jezus jest Bogiem, czy nie, ostatecznie decyduje to, czy ty możesz oddawać Mu taką samą cześć jak Bogu. Czy możesz zgiąć przed Jezusem kolano i oddać Mu chwałę i cześć tak jak Bogu i modlić się do Niego. Bo tylko do Boga się można modlić według Słowa Bożego i oddawać Bogu chwałę i cześć. Kiedyś spotkałem świadka Jehowy, zresztą nieraz to było, kiedy, bo przypominałem sobie nawet kilka razy, kiedy zaproponowałem modlitwę, to było w dalekiej przeszłości, ale ten świadek Jehowy nie chciał się ze mną modlić razem. Powiedział, że nie, że on się sam modli, on się może sam pomodlić, ale razem nie. I mnie to po prostu wtedy trochę zszokowało, zbulwersowało, no, zastanowiło dlaczego, ale teraz rozumiem dlaczego. Bo gdybym ja się tak modlił do Jezusa, prosił Jezusa o to, żeby dał mi światłość Ducha Świętego i mądrość w rozważaniu czy w rozmowie, no to ten świadek Jehowy czułby się bałwochwalcą, że modli się z kimś takim do Jezusa. Nie mógłby powiedzieć amen na moją modlitwę, bo przecież do Jezusa się nie można modlić. Nie można go traktować jak Boga. Nie można oddawać Mu boskiej czci. No a ja właśnie przez tą modlitwę mógłbym tak zrobić. Dlatego oni na wszelki wypadek, żeby uniknąć tego ryzyka, i nie, no, ryzyka jedności pewnej, kiedy się razem o coś modlimy, nie modlą się z chrześcijanami, z ludźmi takimi jak ja. Bo no, byliby świadkami, przynajmniej świadkami modlitwy do Jezusa i oddawania czci Jezusowi. No a nie mogą tego robić. Wtedy zrozumiałem dlaczego. No po prostu no, nie modlą się do archanioła. No. Przecież skoro uważają Jezusa za archanioła, a nie za Boga, no to nie mogą się do Niego modlić. No i na razie na tym bym zakończył, bo jest dużo materiału do przemyśleń, zwłaszcza dla świadków Jehowy. Choć myślę, że te informacje też przydadzą się i katolikom, którzy no, bardzo słabo znają Biblię. Taka jest prawda. I niezbyt dobrze poruszają się w tych meandrach, Syn Boży, Syn Człowieczy, o co tutaj chodzi, dlaczego tak to jest nazwane i tak dalej, kim jest Jezus tak naprawdę. Oczywiście na religii się uczyli, że Jezus jest Bogiem, ale tak naprawdę nie bardzo rozumieją, co to znaczy, jakie są implikacje, co to implikuje, tak? Jezus jest Bogiem, czyli jest po prostu tym samym, który zszedł na ziemię. Właściwie można by powiedzieć, że Jezus to jest Jahwe, Bóg Starego Testamentu, który w ludzkim ciele zszedł na ziemię po to, żeby zbawić ludzi. Tak mówi Ewangelia Jana 3,16, która mówi właśnie o tym zrodzeniu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał po to, aby ludzie zostali zbawieni i mieli życie wieczne. Żeby nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Ten fragment Ewangelii Jana 3,16 dedykuje świadkom Jehowy. Przemieście to też. No i wszystkim szczęść Boże i zapraszam na kolejny odcinek. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał?